Hey, Harry, Fred and Joe just set up a shop. You can trade all kinds of things with them for spells and really wicked stuff. Wow, I must go and see them. Where are they? Go through that door and through the reading room. There's a portrait on the other side. What's the password? Pig snout. Oh, and watch out for Percy. He hates being disturbed when he's studying. You'll need to stay on his way. Oh, yeah. Be careful. You should be able to creep past him. Świński ryj, jakie hasło, ja pierdzielę. No w sumie i tak musimy tutaj iść, więc co nam to da, że mamy się spotkać. Musimy, a nie mamy. Nie mamy wyjścia, to co jedynie mogę powiedzieć. Aby się skradać, pchnij delikatnie w przód lewy drążek analogowy. Dobrze, będziemy się skradać teraz. To jest moment, którego nie lubiłem, kiedy robiłem streama 2 lata temu. Z wersji na PS2 z emulatorka. Ponieważ tutaj siedziałem przynajmniej z 20, jak nie pół godziny. I teraz musimy się skradać przed Percym. Właśnie to jest najgorsze, że Percy może nas w każdej chwili zobaczyć. A bym chciał się tak skradać, żeby on nas nie zobaczył. I co, ty tam stoisz sobie? Ja cię widzę, kurde. Mam na ciebie oko. Oko Saurona. Ty, jaki to jest kamper w ogóle jeden? Gościu, weź mi stąd wyjdź. Weź mi stąd wyjdź. Ja chcę sobie ja chcę sobie iść dalej. No, i widzisz, kurde. Oj, coś czuję, że ja tutaj troszeczkę sobie czasu spędzę, bo to nie będzie łatwa sekwencja. Na 100%. W ogóle w tle leci muzyka z tego storybooka znowu. A, i zanim ktokolwiek powie, dlaczego nie nagrywam tego z emulatora, proste, ponieważ ta gra troszeczkę niestabilnie chodzi na emulatorku. Są problemy z FPS-ami w dużym skrócie. Nie tak... powiem tak, w Raymanie Revolution też były problemy, ale nie tak wielkie jak w tej grze. W tej gierce to po prostu gra momentami spada do 40-50 klatek, a to jest trochę niewybaczalne. No, idziesz dalej? Percy. Come here. Hey. Hey. Ja tu przy drzwiach stałem, gościu. Ja chcę tylko do sklepiku Freda i George'a pójść. Daj mi święty spokój. Hey. Come here. Get back to the common room, Harry. Kurde, myślałem, że zdążę. Come here. Pig snout. Yes, udało się. Dobrze. Ale żeśmy go strollowali. Bez mydła. Welcome to our shop. Feel free to browse our extensive range of wizard weezes and magical merchandise. Everything priced at reasonable rates in the only currency universally accepted throughout Hogwarts, Bertie Bott's every flavor beans. And, as a special bonus, for just 10 beans you can have a dip into this chest and receive a special prize. Wow, I've got to try this. It sounds like fun, yes. But then, you haven't put your hand in yet. Have a good look around, Harry. And if you want to buy anything, just ask. Dobra, będę chciał coś kupić, to sobie kupię, nie zmuszajcie mnie. Co tu mamy za skrzynkę? Dung bombs! Why no bomb? Aha, dobra, to mi już od razu kasę, żeście ten ściągnęli. A to kurde niewdzięcznicy jedni. Co to ma znaczyć? Ja się na takie coś nie zgodziłem. Nie zgadzałem się na coś takiego. 20 fasolek, kurde.
Ale wy skąpi jesteście, powiem wam, chłopaki. A wizard card. No, karta czarodziejów kolejna i kogo my tu tym razem mamy? Chauncey Aldridge. Nie wiem, jak to się czyta. To jest Chauncey Aldridge. Pierwsza znana ofiara smoczego trądu. O kurcze. To lipa wciul. Lipa wciul, że zachorował na smoczy trąd. Niestety sobie nie przeżyłeś tego, ziomek. Szkoda. Ej, czy tutaj jest w ogóle kibel? Czy ja dobrze widzę? Ty, dosłownie, ich sklep jest, kurde, obok kibla. O kurde. Ci to mają dobrze, kurde, jak będą chcieli się załatwić, to będą mogli w każdej chwili to zrobić. Nie będą musieli nigdzie wyłazić. Jeszcze się, kurde, ten, przed Persim tutaj chowają. Dobra, na razie. W to nie wątpię, że wy zawsze tutaj nie jesteście, bo raczej jesteście. O-o, pyk. Aha, dobra, czyli zaczynamy tutaj znowu. Okej. Dobra, skrzynkę mamy otwartą, bo już przez chwilę miałem takie dziwne wrażenie, że będę musiał znowu ją otworzyć. Dobra, więc idźmy zatem tutaj. Mówię, to będzie dosyć ciekawy let's play pod tym względem, to mogę wam już od razu tu powiedzieć. Będzie dosyć ciekawy let's play. Hey! Szybko, szybko! Dobrze! Uciekaj przed nim. Percy nas tutaj nie będzie straszył. Okay, Harry. It's been a long day. I'm really tired and I'm off to bed. No i dobrze. Uważam też, że to był dosyć ciężki dzień. Chociaż zbyt wiele nie zrobiliśmy, to jednak był to troszeczkę ciężkawy dzień. I dobra, lecimy teraz za Ronem do sypialni. Przynajmniej ta gra ma coś takiego jak sypialnia, więc tutaj mamy dzień i noc, co jest bardzo fajne, ponieważ uważam, że daje to trochę realizmu. Rada, gdy wykonasz wszystkie zadania na dany dzień w przypominajce, pojawi się opcja koniec dnia. W tym momencie możesz kontynuować badania świata gry lub skończyć noc / dzień i przejść do następnego dnia przygód. Oczywiście tak, jak najbardziej tak. No, czyli mamy na razie zrobione co trzeba. O, fajnie tutaj mamy, fajne wyrka. Kurde, ale fajnie w tym dormitorium. Nie powiem, że nie. I dobra, no i chcę zrobić koniec nocy. Loading screen. Trochę szkoda, że nie ma tutaj innych, bo na razie mamy tylko Hogwarts widoczny. A jednak wersja na PS1 miała coś fajnego takiego, że jednak pokazywała więcej tych loading screenów. Ale nie ma co narzekać. Mogło być o wiele gorzej. No i mamy następny dzionek. Co tym razem mamy za zadanie? Kurde, nic tutaj na razie mi nie wyskoczyło, więc szkoda trochę. Więc zejdźmy sobie w dół. Na razie jak gdyby nigdy nic. My jeszcze sobie tak trochę tutaj porobimy rzeczy i sobie zapiszę zaraz gierkę i zakończę sesję. Bo dzisiaj nie chcę tak jakiejś zbyt wielkiej sesji robić, plus chcę zobaczyć, czy ta seria w ogóle się przyjmie na kanale. Mam taką nadzieję w sumie. Morning, Harry. Do you know what class we've got first? It's potions, Harry. Ron can show you the way. Have you seen this notice board? I'm sure if you can find some of these missing things, you'll be rewarded. Dobra, możesz być pewna. Pytanie tylko, ile w tym prawdy. Zgubiono. Teorię magii Adalberta Wolfinga. Najprawdopodobniej znajduje się na terenach przyległych do Hogwartu. Uczciwego znalazcę proszę o zwrot przy tablicy ogłoszeń. Dobra, spoko. Hello, Ron. It's potions first, isn't it? Yeah, I think it's down in one of the dungeons. Follow me, Harry.
Dobra, będę szedł za tobą, no kurde ty. Chociaż to ja powinienem prowadzić, bo kurde ja to jestem pan Harry Potter. Ja to się na wszystkim znam. To ja jestem chłopcem, który przeżył, a nie ty, kurde. Nygusie jeden. Dobra, tędy musimy iść, widzę, bo ty tam dalej nie pójdziesz nigdzie. Więc zatem lećmy tędy. Przez chwilę myślałem, że ja w tej gierce będę się gubił, ale na razie idzie całkiem w porze. Wieża Gryffindoru, okej. Okay. Starożytne ruiny. Piąte piętro, przedmioty nie magiczne. Historia magii, to jeszcze nie tu. Obrona przed czarną magią, to tym bardziej nie tu. Uroki i biblioteka, to tym bardziej nie tu. Więc tu będą lochy na 100%. Transmutacja i tu będą lochy. No i dobra, w dół lecimy. Lecimy w dół. Welcome to Hogwarts. Hogwarts has four houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. The hourglasses show which house has the greatest number of house points on any day. While you're here, your house will be like your family. Your triumphs will earn you points. Any rule breaking and you will lose points. At the end of the year, the house with the most points is awarded the House Cup. And let me tell you, it's about time Gryffindor won. Please try and remember, only prefects and teachers can award house points, and they can also take them away. Come on, Harry. Better get moving. Potions is in the dungeons. We don't want to be late. Mówisz McGonagall, że ten, prefekci mogą przyjmować ten, znaczy przyznawać punkty i je odejmować. To idąc tym tokiem, to przez to, że byłem prześlizgnąć się do Freda i George'a, to już bym powinienem stracić z 20 lub 50 punktów. Ale okej, okay, dobra. Percy już nam powinien punkty odjąć. No ale no cóż. On jest zbyt głupi. Dobra, lochy. Idziemy zatem do lochów. Do lożki. Co tutaj mamy? To możemy otworzyć. I tak to właśnie się wszystko prezentuje. Zobaczmy, jak tutaj wygląda. Kurde, ale te lochy to naprawdę fajnie wyglądają. Chociaż mam jakby sentyment do tych lochów z wersji na PS1 i w wersji na PC. To tutaj jednak, no, ładnie to zrobili. Double potions with the Slytherins. Snape's head of the Slytherin house. They say he always favors them. We'll be able to see if it's true. It's true then. Harry Potter's come to Hogwarts. This is Crabbe and this is Goyle. And my name is Malfoy. Draco Malfoy. Think my name's funny, do you? No need to ask yours. Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley. You'll soon find out that some wizarding families are better than others, Potter. You don't want to go making friends with the wrong sort. I can help you there. I think I can tell who the wrong sort are for myself, thanks. Buzz off, Potter! Ale trzeba jedną rzecz przyznać, przynajmniej tutaj jest fajnie odwzorowane to, że Malfoy na początku, w sensie Draco Malfoy, chciał z nami tutaj normalnie w rozejm wejść. Bo w wersji na PS1 i w wersji na PC od razu z miejsca gardził nami. A tutaj przynajmniej odwzorowali z filmu i z książki, tak więc szapoba dla twórców, szapoba. Tutaj mogę powiedzieć z ręką na sercu, z ręką o tutaj na serduszku. You are here to learn the subtle science and exact art of potion making.
As there is little foolish wand-waving here, many of you will hardly believe this is magic. I don't expect you will really understand the beauty of this softly simmering cauldron with its shimmering fumes, the delicate power of liquids that creep through human veins, bewitching the mind, ensnaring the senses. I can teach you how to bottle fame, brew glory, even stopper death, if you aren't as big a bunch of dunderheads as I usually have to teach. Today, you will learn how to mix a Wiganweld healing potion. I want you all to collect the following three ingredients. Asphodel, Dittany, Wigan tree bark. Failure will be severely punished. The groundskeeper, Hagrid, may be able to help you with the first ingredient. Make sure you have these ingredients for your next potions lesson. It's defense against the dark arts with Professor Quirrell next. Class dismissed.